Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Dzisiaj pogramy sobie w Fear. A więc jesteśmy w samym środku bagna, można by powiedzieć. To tutaj siły wroga wydają się być najliczniejsze, z tego co nam doniesiono z naszej agencji super. Super przydatnej, chciałem zauważyć też. Okej. Tutaj mam chyba tego predatora. Nie wiem ile mam na naboi w sumie. Nie mam 60. Czy ja muszę w takim razie chyba. Widzę, że tutaj nie wejdę ewidentnie, no bo jak. Może jednak muszę wskoczyć w tą dziurę. W takim razie po co mi ta. Tam można jeszcze wejść. A, okej. Czaję. No chyba tam byłem zresztą, ale dobra. Zaraz zobaczymy. Nie, nic. O, nie mogę wejść. Okej. Spoko. No to dobra, to spróbuję do tej dziury wskoczyć. Chyba o to chodziło. Chyba. Dobra, nie jestem pewien. Nie jestem pewien, czy dobrze idę, ale idę. Czy ja stąd nie przyszedłem gdzieś czasami? Aha. Okej, wszystko gra. Myślałem, że mi wybuchnie w ryj. O kurwa. No ten predator by się przydał w sumie teraz. Wyrzutnia na Cat Baby. Yeah baby będzie zaraz. Yeah baby. O ty kurwa Wajza, jaki spostrzegawczy jebany. Boom. Yes, sir. Jebany jeszcze żyje. A to jest drugi, a nie. Dobra. Ale trafiłem. Haha. Widzieliście to? Ale mi pierdolno. Ale ja mu tak pierdolnąłem, że pozazdrościł mi chyba. Obawiam się. Dobra, tego predatora podniosę w takim razie. Kurwa, jaki przycisk. 75 naboi. To ich powinno przygwoździć odpowiednio. Jeszcze na górze są beczki, jakby co. Dziewięćdziesiąt, 75. O, lepiej 100. No mam tu wybór, zostanę przy tym predatorze. A mi się wydaje, że on więcej obrażeń zadaje, tylko że ciągłym sobie nie postrzelamy, nie?
Kurwa, tylko nie mam. Dobra, wiem, że tam jest. Najdzik. O, widzę. Odbił się. O. Okej, na górę w takim razie. Tam się pewnie znajdziemy niebawem. Spoko. Gdzie on jest? On mi jebnął. Chyba ze strzelby strzela. Mimo, że mnie trafia, to tak trochę nie za dużo mi zabiera chyba po prostu. Bo z daleka. O hej. G2-2. Fuck it, zostaje przy tym. Gdzie jestem? Co jest? Rakietnica. Przecież mam rakietnicę, ale zbiorę sobie jeszcze. Amo. Takie pomp. Nie ma. O. She's close now. Her presence is strong here. Jest blisko, jej obecność jest bardzo silna. Aha, nie wiem jak to się stało. A co to? Działko powtarzalne MP50. Fajne. Fajne, ciekawe jak strzela. Nowe bronie zawsze miło, chętnie, bardzo przyjmę. Ale na razie nie będę marnował amunicji na to. Znaczy, na strzelanie było po co. Winda.
Trochę sprzętu się znajdzie. Tutaj coś. Aha, to ja wyrzuciłem. Sorry, sorry. Ta winda chyba nie. Z zachodu zbliżają się pojazdy ATC. Mam przeczucie, że sytuacja zrobi się nieprzyjemna. Jakby była przyjemna do tej pory, nie? Zapisuję jak paranoik. Apteczki rozdają. Nie przejdę. Moja jedyna droga. Proszę, proszę. Tylko nie te chore. Jezu. Zabiłem się sam. Kurwa, ja się boję tych. Skurwieli. A zapomniałem o nich kompletnie, tak dawno ich nie było. To jest odpowiedni moment, żeby wróciły. Cały czas kontrola zapominam wciskać, ale w sumie czasami nie widzę sensu. Ale teraz się może przydać. Ale to napierdzielamy. Dobra. No dobra, podpowiedź z tym kontrolem była faktycznie. O dobra, to jest kurde mocne to jest. Można trzymać i on strzela, nie? Cały czas. Nie muszę za każdym razem klikać. Dobra, dobra. Nie. Dobre to jest. Fajne, fajne. Tylko na blisko trochę niebezpieczne. Obawiam się. Dobra, 3 razy wystarczy z tego. Już? Mam nadzieję. O, fuck. O, udało się. Okej. O, kurwa, mają robota. Nie jestem w stanie wam chyba pomóc. Mam tu rakietnicę, ale jak już strzelę. Strzeliłbym, to chyba po mnie by było, wiecie?
Okej. Chyba nam się przyda. Oh fuck. Spotkały się, kurde, widzieliś to? Zajebiście. Ale długo przeładowuje. Działko załatwia sprawę. I po rakietnicy. Nie był najlepszy moment chyba, żeby zapisywać, ale... No nie, teraz będę przeładowywał. Fuck, nie trafiłem. Ach! Wiedziałem, że te drzwi nie da się przejść, ale tak sprawdziłem tylko. No, chłopaki nie dali sobie rady ewidentnie. Kurde, tęskniłem za tym strzelaniem takim w FPS-ach. Tak dawno nie grałem. No, przypominają mi się zajebiste stare czasy. Znaczy zajebiste stare czasy dzieciństwa po prostu, nie? Może nie Fear, bo to jest w miarę... No, nie, no Fear. Co się tam dzieje? Leją nas. Posłuchajcie mnie, komandosie z drugiej ręki. Nie wolno wam ich przepuścić, bo was dzwonię, zrozumiałe? A ja szczerze mówiąc nie wiem, czy oni są ze mną, czy... Oh fuck. O. Nie no, chyba nie są ze mną. Na pewno już nie. Tak czy siak, co ja chciałem powiedzieć... Może nie Fear. Nie, dzieciństwo, ale przypominają mi się takie zajebiste gierki też jak Soldier of Fortune. Kurwa, kiedyś to był taki sztos. Quake i inne. W sumie Soldier of Fortune i Max Payne. Max Payne najbardziej. Mam 7 apteczek, to się nie boję niczego. Predator, on się nie predator nie nazywa, tylko penetrator, no ale whatever w sumie. Yeah. Wszystko zbieraj. Mam. Kurde, a chuj z tą rakietnicą. No, mam karabinek przynajmniej. Po co mi pusta rakietnica? Połowę, jak nie 80%
W horrorach robi dźwięk, muzyka. Tak samo jest tutaj, bez dwóch zdań. Mówi mały miś, śmigłowiec medyczny właśnie tam dotarł. To miło to słyszeć. Szkoda, że nie mogę zrobić nic więcej do kopci. W ogóle nie za wiele możecie mi pomóc chyba, obawiam się. Otwieraj, kurwa. Popatrz. Ajaja. Niepokój towarzyszy. O, przedłużenie czegoś tam, chyba zdrowia. Zajebiście, coś 175. Mhm. Lecimy. Nie, kurwa. Okej, nie da się to. O, ja pierdolę. Chyba nie dam rady. No nie chciałbym się tak obudzić. Ale schizy. Ja w ogóle zjechałem? Nie zjechałem jeszcze tą windą. Ja pierdolę. I teraz jedź taką windą, nie? Macie się tam udać, gdy tylko będziecie mieć Wade i dziewczynę, przywieźcie ich do bazy. Powodzenia. Elitarni żołnierze repliki i ochrona Armaham wkroczyły już do kompleksu. Zamiary ATC są nieznane, lecz ich intencje są jawnie wrogie. Paxton Fetel ma również znajdować się wewnątrz. Alice Wade nie została odbita. Główne cele to zapewnienie bezpieczeństwa Alice i Harlanowi Wade'om oraz likwidacja Paxtona Fetela. Agent awangardy FIR powinien podjąć próbę zebrania informacji o kompleksie i celach ochrony Armaham znajdującej się wewnątrz. O tak! Starzy dobrze kumple. Zapiszę, żeby mieć to z głowy. No nie! No co ty? O, już miałem kucać, kurde. Zajebiście. Kurde, niechcący podniosłem penetratora. Chodziło mi tylko o pancerz, który i tak straciłem. Albo nie wziąłem nawet. Fuck.
w ogóle nie mają tu wejść chyba. O nie, miałem. Nienawidzę ich. Dobra, tu można spaść na dół, a tam... coś jest. Nic. Mogłem tutaj od razu wbiec. Tu są drzwi. Ach, nie da się otworzyć, ale przynajmniej nie z tej strony, może z drugiej. No, także była opcja taka. Straciłem trochę życia niepotrzebnie. Kurde, myślałem, że się da. Ale kiszka. Nie ma miejsca na to? Czemu? Fuck, to teraz trochę się z... Kurde, nie rozwalę. To są granaty, które by chyba załatwiły sprawę, czy nie? Może ja mam 5 już i to jest max. Nie używam tych rzeczy z reguły. Kurde. Nie jestem pewien, co mam zrobić. Ach, na dół zaskoczyć, ale nie, nie. A to są takie przylepne, dobra. W sumie to by się przylepiły do tej wieżyczki z całej. A, to tak jak zwykle, nie wykorzystuję całego ekwipunku, jaki jest dla mnie dostępny. To jest norma w sumie u mnie. Kurde, tylko życie straciłem, nie? Bywa. Na szczęście raz na zawsze pożegnaliśmy się z tymi. He's over here. Fuck you, man. Fuck you, man. Muszę się napić. Chciałem powiedzieć, że się na zawsze pożegnaliśmy z tymi wieżyczkami, nie? Okej, stąd zaczynamy. W główkę bym chciał. Bum! Oj! Jak się schował. Wypierdol. Nie. Niedobrze, niedobrze. Kiepsko z tym życiem. I znowu nie mam, kurde, tego sprzętu, nie? Huch. To bym chciał chyba, o, to bym chciał. Jestem skurwy. Fuck, 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 fuck. Za mało życia mam. Dobra, inaczej może. Bo coś im za dobrze idzie. It's a grenade! Haha. Lepiej, lepiej. Jeszcze któryś został? Kurde, wziąłem życie. Jezu. Pomyliło mi się. Przycisk mi się pomylił. Dobra, nieważne, nie zwracajcie na to uwagi. Dokończymy sobie w następnym odcinku. W takim razie moja nieudolność tego wymaga chyba. Ale oczywiście dlatego, że minął czas. Także zachęcam wszystkich do oceniania i komentowania. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Dzięki wielkie. Do następnego. Na razie.